Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomining, tu Piotr z tej strony. I dzisiaj parę istotnych, fajnych informacji. Także przechodzimy zaraz do tych informacji, żebyście wiedzieli, co trzeba robić. I jeszcze raz, bo sporo osób ma problemy, nie czai, o co chodzi z tym odebraniem tego airdropa Evmos tej ostatniej części. Chodzi o to, żebyście stworzyli Metamask z seedów z Keplera, nowy Metamask, i dodali później sieć do niej Evmos i wtedy będziecie widzieć swoje Evmosy. Są dwie opcje: albo stworzenie nowego Metamaska z seedów, albo jeżeli ktoś ma klucze prywatne ATOMa, to może sobie ten portfel stworzyć metamaskowy i będzie miał wtedy dostęp. Będzie widział i na Keplerze, i na Metamasku swoje Evmosy i odblokuje mu się to ostatnie zadanie. Jeżeli zrobi jeszcze na Diffusion, powiedzmy, jakiegoś swapa pół sztuki, 0,1 sztuki, na przykład do USDC. A zobaczmy sobie nawet, po ile dzisiaj ten Evmos chodzi. Prawie $4. Nie jest źle. I no nie ma innej drogi, żeby to odblokować. Jeżeli chodzi o odblokowanie tego z Evmosa z innego portfela, dla przypomnienia, to jak już będzie dodany gdzieś na Kosmosie, w swapie, na Osmosis, powiedzmy, Evmos, to wtedy będziemy mogli chyba to zadanie zrobić, jeśli chodzi o portfel metamaskowy, bo to zadanie cały czas wisi. A z Kepler można odblokować sobie już wszystkie. Teraz przejdźmy sobie do informacji. Ale nie, jeszcze raz przypomnę, że z seedów lub z klucza prywatnego stworzyć sobie metamask nowy i wtedy odbierzecie ten airdrop. Poza tym, jeszcze dodam, że jak zrobicie tutaj swapy, jakieś 2-3 swapy, dodacie pulę płynności, wyślecie coś mostem gdzieś, to możecie się załapać na airdrop Diffusion. Także warto też to jeszcze dodatkowo sobie zrobić po odblokowaniu tego Evmosa. Radziłbym nie blokować wszystkiego w staking, bo będzie sporo airdropów i będą nam Evmosy potrzebne do działania. Poza tym jeszcze dodam jedno, że na przykład na Disperze mamy przejście takie, że stąd możemy sobie zrobić send. Podajemy na przykład adres tutaj jakiś eterowy. Możemy sobie wysłać na inne konto te Evmosy i fajna opcja jest, bo od razu z tego tutaj możemy to zrobić. I teraz przejdźmy sobie do informacji takich, że ten airdrop, pamiętacie, co odbieraliśmy niedawno, GLX Galaxy, jest już dodany na Osmosis Frontier. Cena nieduża, ale jeszcze swapować się nie da. Nie ma tej opcji. Znaczy ja tu nie dodałem, może jakbym dodał coś, jakieś 2-3 sztuki, to może bym tą opcję miał. A na chwilkę przypauzuję. Dobra, już jestem z powrotem. Weźmy sobie w assets. Zobaczymy, czy by depozyt poszedł. Czy to można dosłownie na przykład te 10 sztuk. Zobaczymy. Depozyt. Sam akurat sprawdzę sobie, czy to już da się swapować, czy dopiero ma to wystartować. Weźmiemy szybką transakcję. Zresztą nam tam stake'uje. 1000 sztuk ja dosłownie wrzuciłem tylko w staking, także successful zaraz się powinny pojawić. I sprawdzimy, czy już ten swap tutaj działa. Galaxy 10 sztuk max. Jest. Czyli można zeswapować sobie, jeżeli ktoś by chciał. Ale nie będę swapował, czekam, może cena coś wyskoczy wyżej. bo jeszcze może pule płynności jakieś będą do tego, to mogą go skupywać i wrzucać w pole płynności. Także cena może lub nie musi urosnąć. I teraz jeszcze coś ciekawego w statystykach. Ogólnie czy z tego Osmosis Frontier, czy z Osmosis tej pierwszej aplikacji. W dashboardzie mamy teraz analityka, transakcje i trady swoje. Także fajne nowe funkcje. Wyświetla nam się od razu adres, można sobie tutaj połączyć i wtedy te statystyki sobie wszystkie swoje widzimy, ile gdzie tam co tradowaliśmy, co jakie asety posiadamy i w ogóle. Także fajna opcja dodana, nowa. Warto sobie sprawdzić. I przechodzimy teraz dalej. To o tym Galaxy mówiłem. RAF, ten airdrop co odbieraliśmy wczoraj, 14 godzin temu wrzucili, że 134% jest APR, Annual Per Ratio. I zobaczmy sobie, obecnie jest 128, już trochę spadło. Poza tym macie tutaj vote, oddajcie głos na czwarte, tu już complete, ja dwa zabyłem, pierwsze, a tutaj dwa już, ten już był i teraz 4 dni i 5 godzin do tego. Także oddać głos, warto i poza tym Stargaze startuje nam w następnym tygodniu. Ten Market Space, także kto wie, może coś tutaj skoczy nam do góry. Poza tym, tutaj to już się spóźniłem, dodałem sobie to w nocy, ale widzę, że już poszło, bo kiedyś był airdrop. Dla tych osób, które wcześniej się interesowały już kryptowalutami, wiedzą, że był taki airdrop od NRG i teraz był dodatkowy airdrop, 250 osób mogło wygrać. 4000 get, jakiś airdrop od nich, ale to już po tym dokumencie, żeby się załapać na to. Szybko rozeszło się. Poza tym bo na nowo powstał pool na pancake'u i ci co wrzucili i zamrozili swoje cake'i na 52 tygodnie, czyli na rok, dostaną właśnie takiego NFT i za to NFT 11 będzie airdrop jakiś Galaxy, Project Galaxy. Także ja tam zamroziłem sobie trochę cake'ów i akurat było tu pierwsze 24 godziny i dosłownie dostałem właśnie jakiegoś zajączka. Musiałem stworzyć konto i po prostu 11 zobaczę ile tam dostanę tego Galaxy airdropu. Poza tym ten Zodiac Pay co wszedł na Evmos i co będzie w przyszłości. Weźmy sobie na polski. O, przetłumaczyło. Spojrzenie w przyszłość, przejęcie banku, sponsorowanie formuły pierwszej, notowania giełdowe będą, partnerstwa, uruchomienie aplikacji Potentant FinCheck, jakiejś aplikacji, nie wiem z czym to się będzie wiązać, ale zobaczymy. Wtyczki e-commerce, czyli będzie można za to płacić pełno za produkty. Płynności będą na Zodiac Pay, API, SDK to Cosmos działa ogólnie. To ciekawe, NFT, mechanizm DeFi będzie i rynek aplikacji. I tu nie ma miejsca, nie wiem o co chodzi, ale ten Zodiac Pay będzie się rozwijał. Także te airdropy, które niby nie są duże na tym Evmosie, ale ja mówię, tak jak mówiłem wcześniej, ja sobie po troszku będę dokupywał niektórych właśnie tych kryptowalut. Każdy zrobi jak uważa. To nie jest jakaś porada inwestycyjna, ale sporo z tych projektów to tam będzie się rozwijać i będzie miało swoje jakieś właśnie różne rzeczy, gdzie będzie można dodatkowo właśnie, tak widzicie, DeFi, jakieś partnerstwa, jakieś NFT i różne rzeczy będą. Także warto też sobie śledzić te tematy. I coś tu jeszcze nie. No i tyle chyba w tym filmiku. Z takich ciekawych newsów ogólnie. Pilnujcie sobie Evmosa i ogólnie szukać sobie na Twitterze, bo jest sporo. Właśnie mówiłem, że zrobię ten filmik, co gdzie można tych airdropów się spodziewać. Także jak mi się uda, to jeszcze go dzisiaj zrobię. Także tyle w tym filmiku. Zdrówka życzę, trzymajcie się. Cześć!